Forbet. Legalne zakłady bukmacherskie. Ja będę mówił więcej o moim zespole. Ja uważam, nie był to łatwy mecz dla nas. Dlaczego? Pogoń grała od pierwszej minuty na kontrę. Czyli cofała się po stracie piłki na swoją połowę i atak pozycyjny nie jest łatwo grać, bo drużyny tylko najlepsze na świecie czy w Europie umieją sobie z tym dać radę. My mamy troszeczkę w drugiej linii chłopców jeszcze niedoświadczonych, także tutaj mieliśmy problem. Niemniej jednak uważam, decydujące w tym spotkaniu były dwie stuprocentowe sytuacje, bo Pogoń nie miała ani jednej, my mieliśmy dwie, czyli sam na sam Roberta Picha i sam na sam Arka Piecha. Bramkarz na 11, między 11 a 16 metrem, rasowy napastnik, zawsze drybluje i strzela do pustej bramki bramkę. Nie naszczeliwuje bramkarza. Myślę, że to było decydujące. Uważam, obie dwie drużyny w drugiej połowie otwarta piłka, wszyscy chcieli wygrać. Myślę, że my w związku z tym, że mieliśmy w ostatnim czasie bardzo dobre, stałe fragmenty gry, tu było dzisiaj dla mnie za mało, bo mieliśmy bardzo dużo rzutów rożnych, rzutów wolnych z boku. Zwiększyliśmy ilość zawodników pod bramką przeciwnika i myślę, że tu też mógł być klucz do zwycięstwa w tym meczu. Niemniej jednak po dwóch porażkach zdobywamy punkt, ruszamy do przodu i pracujemy dalej. Czy pan wie w ogóle, że my przebudowujemy zespół i jeszcze raz, mając 20-letniego chłopaka Pałaszewskiego w drugiej linii, czy debiutującego Radeckiego na środku pomocy? Ja nie uważam, że to był bardzo słaby mecz. Ja uważam, że to był mecz walki, to był mecz determinacji. Jeżeli pan uważa, że jest słaby mecz, no to jest pana opinia, ja mam inną opinię. Panowie, ja nie mogę wpuścić na boisko trzecioligowych i pierwszoligowych zawodników, bo spadniemy z ligi, no opanujcie się, no spokojnie. Proszę? Nie, nie spadniemy. Mamy 6 punktów, jest to niezły wynik. Na pewno dwa mecze, gdzie straciliśmy punkty. To są mecze z Lechem i z Koroną. Dzisiaj uważam, jest to na pewno może nie piękne, bo jakbyśmy strzelili dwie bramki, to może by było piękne, ale jest to zdobyty punkt. Jest to krok do przodu, dalej. Na pewno nie jest łatwo, bo tak jak mówiłem, przede wszystkim znaleźć się... On miał zadania zdecydowanie defensywne w pomocy, czyli mieliśmy bokami dużo więcej, czyli Cholewiak i Dankowski, natomiast tutaj musimy po prostu zabezpieczyć, czyli dwóch stoperów i Radecki zawsze zostawali, czyli może on był mniej widoczny, może jeszcze też nie ma tego przeglądu, który powinien mieć zawodnik ekstraklasowy tutaj, ale jeszcze raz mówię, to są chłopcy, którzy mają po 5 czy po 4 mecze w ekstraklasie, także jeżeli od nich żądamy, że tu będą rządzić i rozdzielać karty i mucić takich zawodników jak Załuska, Frączak, Dwali, Hołota, Majewski i tak dalej, no to jesteśmy trochę w błędzie.